Do skontrolowania pojazdu nauki jazdy policjantów skłoniło nietypowe zachowanie kursantki. Szybko okazało się, że podejrzenia były trafne. Policjanci zdecydowali się przebadać 30-latkę narkotesterem i urządzenie po chwili wykazało, że 30-latka znajduje się pod wpływem zarówno amfetaminy, jak i metamfetaminy. Teraz o jej dalszym losie zdecyduje sąd. To właśnie od jego decyzji zależy, czy kobieta będzie mogła nadal starać się o prawo jazdy. Kodeks karny wskazuje, że za przestępstwo kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 3. Mundurowi wciąż apelują do kierowców i proszą o rozwagę. Jazda pod wpływem alkoholu i środków odurzających jest wciąż jednym z najczęstszych powodów wypadków drogowych.